Witajcie, z tej strony Fongy. Dziś mamy następny odcinek z tematu Five Nights at Candy's. Dzisiaj tak mniej więcej omówimy sobie wydarzenia, które mają miejsce w grze. Naprawdę taki element może być ciekawy i ważny, jeżeli chcemy omówić fabułę. Dodatkowo spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym jest Shadow Candy. A zanim zaczniemy, takie dwie informacje. Najpierw wspomnę o teaserze Five Nights at Candy's 2. Wrzuciłem go jakiś czas temu na Facebooka, ale jako że nie wszyscy tam zaglądają, to wspomnę i tutaj. Emil wrzucił udoskonalony model Candy'ego, porównując go z oryginalnym, ma szersze bary i dłuższy krawat. No i dosyć spoko wygląda, nie ma tutaj zbyt wielu różnic. Po prostu drobinie się różni, co pokazuje, że to inna postać. Raczej nie przypomina Old Candy'ego, tylko też raczej powiedziałbym, że to nowy model, że to sequel. Tak po prostu. Patrząc na to, że Emil doszedł do pomysłu na grę po FNAF 4 i że opowiadał o tym nowym stylu tej gry w porównaniu z poprzednimi, kamery i tak dalej, a tutaj poruszanie się, można by założyć, że Five Nights at Candy's 2 będzie właśnie coś takiego. Czasem to tyle o nadchodzącym fangame. Druga informacja polega na tym, że ogólnie chciałbym nagrać FNAF 4 Halloweenową wersję plus challenge, ale nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy mi komputer uciągnie, nie wiem, czy będę mógł normalnie grać i jednocześnie nagrywając. Jak się nie uda, to nic z tego niestety, a jak się uda, to zobaczymy. I to tyle, przyjrzyjmy się teraz tematowi całego odcinka. Cóż, FNAF ma swoje zabójstwa, ma swoje wydarzenia, które zdarzyły się dawno temu, które zostają w jakiś sposób przypominane, omawiane. Five Nights at Candy's jest inne. Zaczynając od początku, mamy rok 1964 i fabrykę robotów. W tej właśnie fabryce dzieje się coś naprawdę tajemniczego. Jeden z animatroników, Rad, wstaje. Tak po prostu. 13 listopada w feralny piątek. Jeżeli skupimy się na tym wydarzeniu, jest to najprawdopodobniej pierwsza ofiara. Pytanie tylko brzmi, kto to jest? I cóż, ciężko na to odpowiedzieć. Nie znamy żadnych szczegółów, że w ogóle cokolwiek wydarzyło się w tamtych czasach. To mógł być jakieś dziecko lub równie dobrze jakiś dorosły. Ciężko powiedzieć. Wiemy, że ta jedna postać zniknęła w 1964 roku. Tymczasem przydałoby się jeszcze powiedzieć, że cutsceny mogą być odrobinę mylące. W pierwszej wersji gry, w początkowej, wychodziło na to, że Blank i Old Candy przesiedzieli w jednym miejscu 23 lata, ale to jest błąd. Kamera fit z nocy 5 i 6, obie są z tego samego dnia. Te kamery też są w sepi słabszej jakości. Tymczasem gra wcześniej sugerowała, że kamera fit z nocy 5 i dział się w 87 roku. Teraz jest to już poprawione. Kutsenka z 5 i 6 nocy dzieje się w 1964 roku. Jeszcze tego samego dnia marionetka powstaje, pojawia się i mówi swoje: mój błąd, twój problem. Więc to tak, jakby dwuczęściowe, jedno z czterech wydarzeń z gry. Tą drugą częścią jest już rok 1987, wrzesień. No i chmieli dzieci w lokacji, wspomniano w gazecie i pokazano na cutscenach. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku o FNAF, ciekawy jest fakt, że kolejność jest tutaj trochę pokręcona. Animatrony zostają nawiedzone, zanim dzieci wpadają w trybiki maszyn. Wychodzi więc na to, że dzieci zginęły wcześniej, a ich ciało trafiło tutaj po wszystkim, żeby zrzucić winę na firmę. Ciężko powiedzieć, ile ofiar jest z kiedy. Na pewno tutaj zginęła przynajmniej dwójka. Widzimy, że Candy i Cindy powrócili do życia. Czy pozostali, czyli Chester, Pingwin, Blank i Old Candy, też powrócili do życia? Nie wiadomo. Naprawdę ciężko to stwierdzić. Ale jak już mówiłem, najpierw dzieci zginęły, potem animatrony zostały nawiedzone. A dopiero później zaczęła się akcja w fabryce, upozorowanie zabójstwa w maszynach i śledztwo. Patrząc na to, że zbrodni dokonała pewnie marionetka Lu, czyli Rad, to raczej nie pozostawię na miejscu odcisków palców, także poszukiwania raczej na niewiele się zdały. Teraz skupimy się na dwóch wydarzeniach, tuż przed czasem gameplay. Pierwszy z nich to incydent, w którym jeden ze starych animatroników nie działał dokładnie dobrze, zechwirował i musieli go wymienić. Jak to powiedział Fongai, zostało się to około miesiąc przed FNAF, czyli też około miesiąc przed po nagraniach z kamer. Z tego powodu zmieniono animatory na nowsze. I cóż, tutaj można by się domagać dwóch rzeczy. Pytać, kto zaświrował i kto wszedł na miejsce. Cóż, to jest bardzo ciekawy element, ponieważ jak dla mnie zaświrował Candy. Ale nie ten Candy, tylko starszy model. Tak jakby druga generacja.
I tym candym jest Shadow Candy. To by wygląda tak mniej więcej, że Old Candy to stara pierwsza generacja z 64 roku, później nowa generacja to Shadow Candy, a nasz Candy normalny to już generacja trzecia, ten, który pojawia się 2 miesiące wcześniej w fabryce. Jak to mniej więcej by wyglądało? Złóżmy tutaj pewną chronologię wydarzeń. Marionetka Karat dla swoich cnych lub niecnych celów zabija dzieci, sprawia, że nawiedzają one animatroniki, które miały zastąpić te w lokacji z Candies. Problem polega na tym, że firma rezygnuje z zakupu, ponieważ ledwo co w tym miejscu miało miejsce zabójstwo. Dlatego też Rat, by kontynuować swój plan, nawiedza Candy'ego, który później stanie się Shadow Candy'em, czyli jakby cieniem tego wydarzenia. Doprowadza do tego, że firma zmuszona jest przyjąć ofertę. Musi się pozbyć tych starych animatroników, które zachowują się nienormalnie. Cóż, nie mają wyboru. Ale to tylko taka teoria. Wcześniej myślałem, że może kolejność jest odwrotna, ale jednak nie. Kamery są sprzed 2 miesięcy, a powiedziano, że incydent miał miejsce miesiąc temu. Jak już mówiłem, dla mnie ma on duży związek z postacią Shadow Candy'ego. Drugie takie wydarzenie stało się później, dosłownie tuż przed grą. Wongry wspomina tutaj o sytuacji, w której poprzedni stróż nocny zniszczył Blanka i zniknął. Potem okazuje się, że policja zgłosiła jego zaginięcie, co znaczy, że coś mu się stało. Najprawdopodobniej zginął w lokacji. Co wydarzyło się wtedy konkretnie? Jak dowiadujemy się z Fong Cola, podczas nocnej warty stróż został zaatakowany przez Blanka i w walce zniszczył jego rękę. Personalnie odkrył, że ten zaginął, ale po jakimś czasie ktoś zgłosił to. Więc stróż nocny został zaatakowany przez Blanka. W tym czasie animatronik musiał już być nawiedzony. Jeżeli nie było w nim nikogo podczas cutscene, jeżeli nie został nawiedzony we wrześniu, to znaczy to mniej więcej tyle, że musiał się to wydarzyć pomiędzy wrześniem a listopadem. Ale wciąż nie znamy żadnych konkretów. Nie wiem, czy tylko 2 animatrony zostały przywrócone do życia podczas tamtych cutscene. Wiemy na pewno, że przynajmniej 2. Czy stróż nocy nawiedził kogoś? Powiedziałbym, że to możliwe. Powiem, że mogło się coś takiego zdarzyć. Mógł to być Chester, Pingwin lub Old Candy. I osobiście powiedziałbym, że jeżeli kogoś miałby nawiedzić, to posądziłbym, że jest Pingwinem. Ten animatronik nie atakuje nas, tylko próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nie zdziwił się, gdyby to właśnie był poprzedni stróż nocny. No i cóż, ostatnim wydarzeniem z kolei jest samo Five Nights at Candy's. Nasz stróż nocny, Mary Schmidt, pojawia się w restauracji i zaczyna tam pracę. Można powiedzieć, że to stróż, jak każdy inny, zostaje zaatakowana przez animatroniki, jak to było, jak będzie z każdym innym stróżem nocnym. Ale jednak pojawiają się tutaj pytania. Pierwsze, najprostsze z nich, to w jaki sposób jest ona powiązana z Mike'iem Schmidtem? Nie jestem pewien, ale chyba nie bez powodu Emil Macko nazwał ją tak, jak ją nazwał. Dalej, Mary musi pracować przez 5 dni, od poniedziałku do piątku. Jednak ktoś trzyma ją w lokacji, coś nie pozwala jej opuścić lokalu na weekend. Możliwe, że czegoś szuka, możliwe, że sobie coś przypomina, opcji jest dużo. To z pewnością bardzo ciekawy temat. Poza tym ważne są tutaj easter eggi. Pytanie brzmi, do kogo one są skierowane? Bo raczej właśnie do Mary, co jest trochę dziwne. Jakby animatroniki na nią czekały. Z nim są też jakieś słowa rzucone w powietrze. Na przykład easter egg, który mówi zasnął i zasnęła. Jaki miałby to sens, gdyby każdy stróż nas nie widział te słowa? Pytanie jest duże i to wydarzenie rzuca ich najwięcej, a pytanie zdaje mi się najmniej odpowiedzi. I to takie mniej więcej zobrazowanie tego, o co chodzi z wydarzeniami we FNAF. Powinno to nam pomóc przynajmniej poszeregować tematy, pomóc dowiedzieć się, o czym tak naprawdę chodzi w grze, czego powinniśmy szukać. Według pewnej teorii Mary zasnęła w fabryce pozwalając na śmierć dzieci. Ale jeżeli to prawda, to trochę nie ma sensu, patrząc na to, że jak już mówiłem, dzieci zginęły znacznie wcześniej, a to była tylko przykrywka. Kto tu naprawdę ma do kogo wąty? Czy ofiary z 1987, czy Rat z 64? Naprawdę, pytań jest masa. Ja dzisiaj podam wam bardzo ogólne podstawy tego, co powinniśmy się dowiedzieć. Oceńcie to sami, powiedzcie co sądzicie w komentarzu. Może wy macie jakieś teorie, może możecie jakoś rozjaśnić choć jeden element fabuły. Napiszcie komentarz, wasza pomoc może znacznie pomóc w rozwiązaniu tej historii. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. I tak już jest on dosyć długi. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.